Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. Dzień dobry panie profesorze. Witam serdecznie. Nieco prowokacyjne nasze pytanie, które widzą Państwo na ekranie, wiąże się z informacją, którą przekazała pani europoseł Anna Zalewska, pracująca w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Otóż w wywiadzie dla portalu w polityce.pl pani poseł powiedziała: podczas pracy nad prawem klimatycznym współpracowałam razem z członkiem Komisji Środowiska Michailem Blomsem, dość młody człowiek, który chyba nie pracował, zawsze był aktywistą i asystentem europosła, jest w Grupie Zielonych. Pamiętam nasze długie dyskusje, kiedy pokazywałam specyfikę Europy Środkowej, a przede wszystkim Polski. Pokazywałam, ile Polska już zdążyła zrobić. On zirytowany powiedział: i tak was w końcu kupimy. Mam świadków na tę rozmowę, bo ona była online. Z kolei pan, panie profesorze, w wywiadzie udzielonym portalowi Polityce powiedział: ryzyko jest takie, że Niemcy staną się właścicielami nawet 30% różnego typu przedsiębiorstw. Odnosiło się do dokumentu Fit for 55, który mówi o nowej polityce energetycznej zawartej w całym pakiecie klimatycznym. No więc jak to jest, panie profesorze? Czy rzeczywiście grozi nam niebezpieczeństwo, po pierwsze, zahamowania rozwoju gospodarczego Polski, bo twierdzą niektórzy eksperci, że to jest zahamowanie rozwoju krajów mniej rozwiniętych, tak żeby kraje wysoko rozwinięte mogły sprzedawać swoje technologie tym krajom i ciągle były tymi wysoko rozwiniętymi. Czy to jest troszeczkę strachy na lachy, że rzeczywiście ci Niemcy nas tak w końcu nie wykupią? Jesteśmy już chyba gospodarką na tyle silną, że potrafimy się obronić. No tak, no nie znałem wypowiedzi pana Blosa, więc tutaj ja jakby z innej trochę perspektywy no, sformułowałem taką też podobny wniosek. Oczywiście ta świadomość takiego ryzyka powinna nas mobilizować jeszcze do szybszych działań, które się przeciwstawią temu. I proszę państwa, tutaj Niemcy od dawna, w 1925 roku, przecież wojna celna, to był właśnie ten szantaż, czy też można by powiedzieć instrument gospodarczy, w którym oni oddziaływali. Polska znalazła się wtedy w bardzo trudnej sytuacji, bo prawie 80% węgla ze Śląska było eksportowane do Niemiec. No i z dnia na dzień to Niemcy zatrzymali i to był poważny problem w gospodarce, ale ten case chcę wykorzystać do tego, żeby pokazać, że można te trudne sytuacje przekształcić w pozytywne, bo przecież parę lat po tym, w ciągu 5 lat, nawet krócej, wybudowano centralną magistralę węglową ze Śląska do Gdyni, Gdańska, i tam cały węgiel był eksportowany głównie do Skandynawii. I właśnie ta sytuacja powinna nas mobilizować. Te sygnały, proszę państwa, to nie jest tak tylko, że ten, prawda, młody człowiek może, można by wnioskować, że trochę jest nieopanowany w wyrażaniu, w wypowiadaniu różnych słów. To jest tam za kulisami, to jest ta pewna strategia Niemiec, o której słyszałem już od lat 80., gdzie Niemcy po wojnie były jeszcze takie różne, powiedziałbym, no, nastroje wojenne, ta wściekłość, można by powiedzieć, przegranej i utraty Polski, tej części zachodniej Polski. Oni wtedy już mówili o podporządkowaniu ekonomicznym i w którymś momencie właśnie zdecydowali się na ten krok. I tutaj, pani redaktor, ten program Fit for 55 trzeba umieć dobrze odczytać i ja potwierdzam, czy też podtrzymuję ten mój właśnie wniosek, że jeśli nic z tym nie zrobimy, to tutaj jest to poważne zagrożenie. I teraz tutaj, jak się chcemy wczytać w ten program, on niby jest zaproponowany przez Timmermansa, ale proszę państwa, to jest wszystko ułożone i jakby koordynowane w Niemczech. Proszę państwa, jeśli zadamy sobie pytanie, jak Niemcy chcą w 2035 roku przejść na transport, który będzie zeroemisyjny, to trzeba sobie odpowiedzieć tak: to musi być wodór. A zatem dzisiaj Niemcy już mają pewność, że rozwój technologii wodorowej mają na tyle opanowany, jeszcze nieujawniony, jeszcze w sposób masowy, w jakiś sposób nie używany, niesprzedawany, ale jedynym przecież wnioskiem, że żeby była zero emisja, to nie może to być gaz, nie może to być napęd elektryczny, bo napęd elektryczny, chociaż znaczy sam samochód napędzany elektrycznie nie emituje, prawda, zanieczyszczeń, ale przecież musimy tą energię wyprodukować, a zatem ją produkujemy wtedy z gazu i węgla. Ta strategia jest ściśle połączona z gazem, tutaj Nord Stream 2, gdzie Niemcy wiedzą, że przejściowo, żeby jakby podtrzymać tą dominację, ten dyktat, muszą na tym gazie, przepraszam za kolokwializm, trochę pojechać, ale 35 rok to już jest wodór. I teraz, proszę państwa, co to oznacza? Jeśli by ten program wszedł, to znaczy, że właściwie Polska, inne kraje ze wschodu, ale też duża część krajów na zachodzie Europy będzie zmuszona przejść z dnia na dzień na wodór. A to oznacza, że ta flota, którą obecnie mamy, po prostu musi pójść na śmietnik. I to oznacza, można by powiedzieć, nie tylko wymiana samochodów o nowej technologii, ale to są poważne koszty. To jest właśnie to, co wypowiedziałem w tym jakby konsekwencją, w takim uproszczeniu oczywiście. Konsekwencją tego będzie przejęcie w ręce Niemiec około 30% naszych przedsiębiorstw, bo to są nie tylko te przedsiębiorstwa, które bezpośrednio, nie wiem, zajmują się w branży motoryzacyjnej jakąś produkcją czy podzespołów, ale to są te połączone, powiązane, czy też przedsiębiorstwa, dla których właśnie ta kwestia transportu, logistyki jest istotnym elementem kosztowym. Czyli tutaj ja bym oczywiście nie powiedział tak, że tutaj nastąpią bankructwa i te przedsiębiorstwa będą już nie będą funkcjonowały, tylko jest to pewna strategia przejęcia przez Niemców kontroli, bo przecież dzisiaj wiemy, na przykład niemiecki przemysł motoryzacyjny, ale też inne obszary są mocno uzależnione od produkcji w Polsce. Tak słusznie pani redaktor to podkreśliła, bo to jest ta produkcja o niższej wartości dodanej. To są półprodukty. Niemcy je otrzymują od nas, dodając do swoich wyrobów gotowych, sprzedają je z wysoką marżą. Przypomnę tutaj, proszę państwa, bilans płatniczy Niemiec w całym bilansie Unii Europejskiej to jest około 70%. I jedynie generalnie Niemcy mają silną nadwyżkę, no i Holandia jeszcze, eksportu nad importem, czyli można by powiedzieć, wszystkie kraje, szczególnie te z Europy Wschodniej, pracują na Niemcy. I Niemcy oczywiście nie będą... Panie profesorze, tak, no, muszę w tym momencie przerwać pański wątek, bo chciałam zapytać o to, bo jak się patrzy na ten program Fit for 55, to właściwie z niego wynika tak, z punktu widzenia Polski, węgiel nie, bo bardzo emisyjny, gaz też nie w przyszłości, bo trochę mniej emisyjny, energia atomowa nie, Niemcy likwidują swoje kopalnie, swoje elektrownie jądrowe, a my przymierzamy się do budowy tej elektrowni już ileś tam lat i chyba nic z tego nie wyjdzie, czyli właściwie zostają nam wiatraki, a z kolei okazuje się, że jednak one bardzo są, że tak powiem, szkodliwe dla środowiska, bo ten półprodukt, który jest używany do solarów, produkowany w 75% w Chinach, no, wymaga energii z węgla kamiennego i Chiny znacznie wzmożyły produkcję tego półproduktu i emisję CO2. Z kolei Szwajcarzy w referendum odrzucili cały program ograniczenia CO2, mówiąc, że 0,1, które emituje Szwajcaria w skali światowej, to jest nic. My z kolei, no, Europa 8-6% CO2, 92-94 poza. No i 600 nowych kopalni węgla buduje się na świecie. Czy nie można byłoby pójść w tę stronę, żeby produkować albo też wdrażać technologie, które ograniczają emisję CO2, a nie próbować takich sztuczek jak z tymi samochodami elektrycznymi, co nie wiadomo zrobić ze zużytymi akumulatorami, bo nie ma technologii recyklingu tego sprzętu, więc to jest też dla środowiska zabójstwo. No właśnie, pani redaktor, podając te liczby i rysując ten obraz, zdemaskowała brak logiki w tym, co proponują właśnie Niemcy, no bo wiadomo, ta emisja, która będzie jeszcze przez wiele lat właśnie w Chinach, w Indiach, w Rosji, no tu Stany Zjednoczone robią dobry postęp, ale Brazylia, to przecież te zanieczyszczenia, one nie idą w kosmos, one wędrują tutaj i to jest właśnie, widać absolutnie jakieś zaprzeczenie logice. I teraz jaki jest w tym cel? No więc tu jeszcze raz podtrzymuję, celem jest właśnie nie to, żeby tutaj wprowadzić na globie jakieś zasady, które miałyby ograniczać, czyli tutaj te potrzebne byłyby porozumienia międzynarodowe, ale właśnie ta przewaga gospodarcza. Niemcy, pani redaktor, jeszcze w tej chwili już zaczęli funkcjonować w wielkiej panice przed potęgą Chin. 15-20 lat temu, kiedy Niemcy tam wchodzili, oni byli przekonani, że ten poziom Chin będzie właśnie cały czas tylko dostarczał tanią siłę roboczą. Poziom technologiczny się nie zmieni, więc widzieli swoją rolę dominującą. I tutaj ja, będąc w Berlinie w czerwcu, słyszałem jakby wielką panikę wokół tego i ona wytwarza też, myślę, że takie parcie na tego typu działanie, jakie tu przedstawiamy. Tu, proszę państwa, pani redaktor powiedziała tak, wiatraki. Oczywiście to jest niemożliwe, żeby wiatraki napędzały, to widzimy te problemy w Szwecji, ale wodór jest tą sprawą, która będzie i jest moim zdaniem takim strategicznym rozwiązaniem, bo wodór, proszę państwa, elektryczne napędy to różnych samochodów ciężarowych, prawda, nie użyjemy do przewozu ciężkich towarów, prawda, osobowe owszem, przy napędzie elektrycznym, ale już wodór będzie właśnie miał taki potencjał. Panie profesorze, i w tym momencie pytanie, jak temu przeciwdziałać, bo różne protesty w czasie posiedzeń komisji to mało dają. My mamy swoistego rodzaju narzędzie w postaci Trójmorza, bo przecież ten cały projekt jest wymierzony w państwa Europy Środkowej i Wschodniej, państwa, które zostały w tyle z wiadomych przyczyn historycznych w rozwoju cywilizacyjnym, w rozwoju technologicznym, naukowym. I teraz jest pytanie, no czy Trójmorze, bo coś ostatnio przycichło o tej inicjatywie. Mamy niestety niecałe 3 minuty do końca, więc musimy króciutko to powiedzieć. Nawet są takie zakusy, żeby przejąć inicjatywę Trójmorza. Komisja Europejska, mówi się o sekretariacie, który powinien być w Berlinie albo w Brukseli. 2 minuty do końca, bardzo proszę o Trójmorzu. Tak, nie uzgadnialiśmy scenariusza, ale pani redaktor odczytała w moich myślach. Tak, rozwiązaniem jest Trójmorze, trzeba przyspieszyć. W Trójmorzu powinniśmy utworzyć między innymi taki podmiot, instytut, który by zajmował się energią, elektrowniami jądrowymi, bo sami pojedyncze państwa nie są w stanie tego, to jest i kosztowne i wymaga zgromadzenia większych zasobów, czyli trzeba pójść właśnie w ten obszar, jak i również wspólne takie podmioty, instytucje naukowo-badawcze, ale też inżynierskie, przede wszystkim od strony zastosowań w zakresie wodoru. I tutaj mamy szansę dopiero przy takiej strategii stworzyć przeciwwagę Niemcom. Broń Boże, nie wolno Niemców wpuścić do Trójmorza, bo ten list w kurniku zniszczy nam to wszystko. I jeszcze raz podkreślam, oczywiście w Trójmorzu teraz chwalimy się autostrady, infrastruktura. To jest ważne, ale to nie jest długoterminowo strategiczne rozwiązanie, czyli energia jądrowa, instytuty, wspólne fundusze na ten cel i wodór w połączeniu właśnie z funduszami, którymi mogą dysponować takie duże koncerny paliwowe jak PKN Orlen, czy też węgierski, prawda, koncern. I to jest właśnie kierunek, który absolutnie w tej sytuacji trzeba przyspieszyć. I tutaj musimy postawić kropkę, kończymy, czas nam się skończył. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Zbigniew Krysiak, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. A my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.